Cześć, witajcie, z tej strony Jay Dabrowski i dzisiaj zagramy w coś strasznego, co sprawdzi, czy jestem prawdziwym mężczyzną. Mam tutaj stanowisko upokorzenia. Jeżeli chociaż raz krzyknę, to będę musiał pójść na stanowisko upokorzenia i wystrzelić w siebie taką oto białą substancję upokorzenia, po której wiem, że jeżeli wystrzelę to sobie w twarz, to potem będzie bardzo dużo memów na ten temat. Będziecie się śmiać ze mnie. W takim razie zakładam teraz okulary. O Jezu, jak tu pięknie, Jezus Maria. Prawie jak w tym takim odwróconym domku, który jest do zwiedzania w Polsce. Pora ruszyć, bo to jest dopiero lobby. Wybierzmy sobie level, który dzisiaj Jejku, winda się sama otwiera, no cóż za klasa. Dobra, w takim razie pojedźmy do szpitala. Mam nadzieję, że po nagraniu tego odcinka nie wyląduję w szpitalu. Szpital jest na drugim piętrze. Okej, okay, czyli jak będę chciał uciekać z niego, to zeskakując z drugiego piętra złapię sobie nogi na pewno. No tak, nie. Czy to jest minus drugie piętro? To jest chyba minus... Tak, to jest minus drugie piętro. No to troszkę gorzej w takim razie. Ojejku. No tak sobie właśnie wyobrażam polską placówkę szpitala. Dobra, Janek, Janek, bądźżesz męski, chcesz uniknąć upokorzenia, to bądźżesz męski. Przyszedłem się zarejestrować. Chociaż to w sumie nawet może i dobrze, że nikogo nie ma, bo nie ma kolejek. Ruszamy. Ojejku, jak tutaj ciemno, moi drodzy. No, całe szczęście mam latareczkę, która troszeczkę tak słabiej świeci. No po co schodzisz niżej, po co? Może się wróćmy, co? Jejku, to nie wróży nic dobrego, no taki szpital opuszczony. Tak troszkę to... Nie! Jezus, ja się tego boję, dobra. Ty Jezus. Nie, to nie wystrzeli. Ojejku, to mi wpadło do oka. Ale ze mnie teraz ciacho. Pierwsze upokorzenie za mną. Nieźle, jestem ciekaw, jakie screeny zrobicie z tego, jakie memy zrobicie. Na pełzacze możecie je wstawiać. Ale okej, okay, jak ja się wystraszyłem tego, że nagle coś wyskoczyło ze ściany, to co dopiero będzie zaraz, jak jeszcze gorsze rzeczy zaczną się pojawiać. Halo? Halo? O, co się... Może któreś drzwi tutaj się otworzą? Co tam jest? Ciemne jest całkowicie, okej. Okay. Idźmy tak, jak nam gra każe. Nie zbaczajmy z toru. Wszystko będzie dobrze, to jest szpital. W szpitalu zawsze pomagają ludziom, leczą. Oż ty zamykasz przede mną drzwi? Ty kozaku? Co tu się może złego stać? No proszę bardzo, łazienka piękna. No nie, to już nie wygląda fajnie. Spoko! Ja się nie oszczędzam, daj mi. Teraz twardo, Janek! Bo znowu cię upokorzą, a już do trzech razy... Już teraz przyjmij ciosy. Już teraz nic cię nie przysta... Co ty tu robisz? Czemu ty bierzesz to tutaj? Kto to popchał? Halo? Ktoś tam jest. Mam nadzieję, że to jakaś ładna pielęgniarka. A nie zły pan doktor, który się czai na takich małych jasiów jak ja. Spokojna głowa, Janek. To jest tylko gra, pamiętaj. Pamiętaj, to jest tylko gra. Przecież... Nie! No ja cię proszę, no czemu mi ty mnie to robisz? Ojejku, o nie! Ktoś upiekł człowieka na kebab. O fu, ale ty brzydki jesteś, masakra. Nie, ja się tam już boję iść. Tam jakiś człowiek wisi. Dobra. Nie bój się, Janek. Już tyle razy zostałeś upokorzony i już twoi widzowie mają tyle screenów, że jak teraz skrzykniesz, to nic się nie stanie. Jejku. Idź prosto przed siebie, nie patrz na to. O Jezusie. Ja przepraszam bardzo, ja przepraszam pana.
O mój Boże. O! Co to? Co to było? Jajku, ja nie wiem, czy teraz jestem cały mokry od stresu i od potu, czy od tej śmietany. Dobrze, że to nie jest zgniła śmietana, jak kiedyś Kiślu się zgniłą śmietaną oblał. Tylko jakoś taka dobra słodka, to przynajmniej... O! O, w duszy, tam przeszła pani pielęgniarka, nie wyglądała urodziwie. Nie miała takiej sylwetki klepsydry, takiej pięknej, tylko taką... No wiecie, no. Ale idziemy dalej. Tropem tego przyjaciela. Wszystko będzie dobrze. Damy radę. Co tu się stanęło? Czekaj, czy ja dobrze szedłem? Gdzie dalej mam iść? Cofnąć się mam? Okej, tu się otworzyło, tak? Jejku. O mój Boże. Ktoś tutaj bawił się ketchupem. O nie, nie, nie. O, jest i ten wózek straszny. To jest najgorsze, co może być. Wypuszczony sa... wózek. Dobra, Janek, spokojnie. Toalety są przyjemne. Chociaż w toaletach może się jakieś zboczenie skręcić. Okej, jak przy toaletach mnie nic złego nie spotkało, to w takim razie już teraz... Jejku, nie krzyknąłem, więc proszę mi tutaj nie wmawiać, że upokorzenia czas, znaczy... Idziemy. Jejku, kto to zamknął? Co tu się stanęło? Mogę tam iść? Nie. O fu... Halo? Halo? Kto to tak mi... Tutaj drzwiami szturka, no proszę was. Szanujmy się. Ja będę szanował was, wy mnie. Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć tatuaże. Podróżować, zwiedzać świat. Na miejsca nie wiem, jejku. Co to jest? Co tam jest? Jejku, czy to zniknął? To znaczy, to dobrze, że zniknął, że go nie ma. Co to za dziecko, biedny dzieciak. Jejku. O mój Boże, cóż za piękna kobieta. Wreszcie kobieta, która nie jest cała osmolona, ani nie jest we krwi. Jejku. To jest straszne. No ale co to strasznego, szafki się po prostu otwierają. A teraz ktoś prawie jak u dentysty krzyczy, no. Jak u dentysty, Janek. Wszystko będzie dobrze. Tutaj jakiś są... Jejku! Czemu tak się cicho stanęło? Nie, ja tam nie idę. Ja tam nie chcę iść. Halo? O mój Boże, ktoś strzelił drzwiami, tak nie wolno, no proszę. O jejku. No i co? Nic. Co się stanęło? Nic się nie stało. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeśli chcecie więcej tego typu horrorów, to kliknijcie tutaj.